Zapraszam na podróż z księdzem Piotrem Pawłukiewiczem. W ciszy zapadającego zmroku, w dzień śmierci księdza Piotra Pawłukiewicza, w dzień, kiedy wspominamy jego przejście do nowego życia, można powiedzieć, że tu, w tym miejscu, gdzie z jednej strony wszystko się skończyło, a w zasadzie się też i rozpoczyna, czekając na paruzję, na czasy ostateczne, ale ufam bardzo mocno, że jest już po tej lepszej stronie życia. Zapraszam Ciebie dzisiaj na słowa z pewną osobą, która doświadczyła Jego obecności. Jedną z osób, która doświadczyła Jego obecności. Zapraszam Cię na daleką podróż z księdzem Piotrem Pawłukiewiczem. I oto ten gość, siostra Leonarda ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Czyli siostry niepokalanki. Siostro tak. Leonardo, proszę dla nas wszystkich świadectwo spotkania z ikoną polskiego kaznodziejstwa, tak oficjalnie z księdzem Piotrem Pawłukiewiczem. Ksiądz Pawłukiewicz to kapłan chyba, którego najbardziej noszę w sercu. Modliłam się za niego cały czas i dalej pamiętam w modlitwie. Myśmy zawsze mówiły, że przyjeżdża nasz ksiądz złotousty, bo tak o nim tutaj rodzice mówili u nas w szkole na Kabatach. Poznałam księdza w 1992 roku. To był taki zjazd juniorystek międzyzgromadzeniowy. I wtedy, jak zobaczyłam księdza, jak zaczął mówić, młody, piękny, przystojny, w ogóle i taki inteligentny, no mówił w taki sposób. I wtedy sobie pomyślałam w czasie adoracji, jak ksiądz wystawił Najświętszy Sakrament po nauce, to zaczęłam się tak gorąco modlić o łaskę wierności Bogu do końca dla księdza Piotra. I zawsze pamiętałam w modlitwie i tak się bałam. Bałam się sobie, myślę, żeby wytrwał, żeby był do końca wierny Panu Bogu. Także chyba nas połączyła ta modlitwa. Bo później, jak zostałam dyrektorką tutaj na Kabatach, w szkole, w 2002 roku, to się zaczęła taka przygoda współpracy. Ksiądz przez, mogę powiedzieć śmiało, kilkanaście lat, bo zapewne tyle było, przyjeżdżał do nas, ale 8 lat było takich pełnych, że ksiądz przyjeżdżał w ciągu roku szkolnego na 4 takie sesje do rodziców, miał wykłady. Były o różnej tematyce, ale przede wszystkim to było o sakramencie małżeństwa, o wychowaniu dzieci. Były też konferencje wielkopostne, adwentowe, ale one zawsze dotyczyły tak czy inaczej relacji z Bogiem i relacji w rodzinie, w małżeństwie. I muszę powiedzieć, że kiedyś po takiej jednej z konferencji, no był taki wielki aplauz, bo to trzeba było zobaczyć u nas w dolnej, to nie jest kaplica, sala widowiskowa i obok przylega druga sala, gimnastyczna mała, wypełniona po brzegi. No ludzie zasłuchani i taki aplauz i my wracamy do kancelarii. I siostra Edyta mówi, mam nadzieję, że ksiądz nie zostanie biskupem, bo nas zostawi. A na to ksiądz Pawłukiewicz się tak zamyślił, popatrzył i mówi, niech siostry się nie obawiają. Biskupem nigdy nie zostanę, bo ja mam inny układ z szefem. Nie będę biskupem. I to było takie, taka ulga dla nas, ale z drugiej strony ja mówię, ojej, ale przydałby się taki złotousty biskup. Nie, 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 to nie dla mnie. Ja swoje zadanie spełniam, które mam do wypełnienia. I taki był właśnie ksiądz Piotr.
Mówiła siostra, że wiele lat przyjeżdżał. Można powiedzieć, że po śmierci jeszcze bardziej ożywia jego osoba, ale co mnie na przykład osobiście urzeka, bardzo często mówił o Bożym Miłosierdziu. Czy można powiedzieć, że miał do siebie też oprócz tego dystansu takiego osobowego, nazwijmy kariery w Kościele, było jeszcze coś takiego, co siostra, mimo jego grzeszności, bo każdy człowiek jest grzeszny, mogłaby podzielić się, obserwując jego, czy to, o czym mówił, albo o kim mówił? Ja myślę, że ksiądz Piotr, ja później jeszcze jeździłam, ksiądz już był chory i myślę, że było takie ogromne zaufanie, oddanie się Panu Bogu i jestem pewna, że żył tym, co mówił i oddawał się taki, jaki był, cały Panu Bogu. Nie umiem tak jakoś więcej powiedzieć, ale pamiętam, jak przyjechałam przed Wielkanocą, to było w 19 roku, przed pandemią, i tak się cieszył i tak właśnie mówił, że jak dobrze, że mam oprócz głównego, najwyższego, że mam takiego przyjaciela jak Boguś, ksiądz Boguś Kowalski. Tak, bo powiedział, no już taki jestem mało sprawny, już tak słabo myślę, ale on cały czas mnie inspiruje, żebym jeszcze coś zrobił. A wtedy już mówił bardzo słabo, prawda? Bo u nas, jak miał ostatnią konferencję w szkole, to też, to wtedy ja byłam zdziwiona, bo po raz pierwszy korzystał z notatek, prawda? Żeby się nie pogubić, żeby, no ale naprawdę mówił, zresztą można ją odsłuchać na YouTubie, tą konferencję. Także myślę, że żył tym, co mówił. Czyli o Bogu Miłosiernym mówił dużo, szczególnie w kontekście Wielkiego Postu, jak mówił, to naprawdę i dla mnie takie bardzo ważne była też konferencja, która była poświęcona spowiedzi świętej na temat sakramentu, na temat Bożego Miłosierdzia i taka, no, że człowiek musi być autentyczny, przede wszystkim musi być sobą, a przede wszystkim wtedy, kiedy staje przed Panem Bogiem. No nic nie da się ukryć, tak? Ale też, żeby ta zasłona taka tego, co nas czasami tak, że człowiek, że zostawi jakiś tam ślad, że będzie ktoś pamiętał, no to właśnie wydaje mi się, że ksiądz właśnie to jakby przy nim, jakby to, no człowiek był całkowicie taki odkryty, prosty, zwyczajny i nie dało się przy nim, jakby powiedziałabym tak, krygować, tak? Tylko trzeba było być sobą, bo ja przynajmniej to tak odczuwałam, nawet takie spojrzenie, że po prostu... I przestań udawać. Przestań udawać, bądź sobą, tak. Przestań udawać, bądź sobą. A gdybyśmy tak chcieli puentę tego doświadczenia, spotkania z księdzem Piotrem w przypadku siostry, czy może nawet i zgromadzenia, bo tutaj jest więcej sióstr w szkole, takim wspólnym mianownikiem, co by siostra określiła księdza Piotra, jakby księdza Piotra siostra określiła? Kapłan, który dawał siebie ludziom i nie żałował czasu i prowadził prosto do Boga przez drugiego człowieka, bo zawsze wskazywał właśnie tą relację do osób bliskich, które są blisko mnie, tak? Bo tak pamiętam, że też kiedyś taki dawał przykład, że czasami chcemy pomóc komuś tam gdzieś daleko w Afryce, bo jest ktoś biedny, ubogi,
Ale jak traktujesz tego, który siedzi obok ciebie, który przechodzi, z którym żyjesz pod jednym dachem? I mnie się wydaje, że ta nauka miłości Boga i bliźniego. A jak traktować jego cierpienie? O, to dla mnie też było niesamowite pokora w przyjmowaniu tego, jakiego Bóg, tego krzyża, który Bóg mu dał. Pamiętam taki moment, kiedy ksiądz przyjechał, bo prosił, że musi mieć taki przynajmniej rok szabatu od nas, odpoczynku. Mówi, bo muszę przygotować coś nowego. Do was, do waszych rodziców nie można tak przyjechać sobie. Trzeba się przygotować. I potem ksiądz przyjechał i rzadko kiedy korzystał z kolacji, ale wtedy mówił, dobrze, zostanę. I wtedy w pewnym momencie zauważyłam, tak, że księdzu zaczynają tak ręce drżeć i spadało mu jedzenie z widelca. Oczywiście obrócił to w żart, bo to jest tak dobre, że aż po prostu wszystko spada i tak dalej. Ale tak widać było, że to jest żart, a jednocześnie taki lekkie takie zamyślenie. I no i myśmy szybko się domyśliły, że to chyba jednak jest choroba. I później nawet pytałam się, że może potrzebuje, bo ktoś z rodziców też zauważył, w czasie wykładu jedna z lekarek, ale powiedział, nie, jestem pod dobrą opieką, dziękuję, ale jeżeli by coś trzeba, to będę pamiętał i zadzwonię. Ale dla mnie to było, ja tak odbierałam i myślę, że tak było, że to był ten układ z szefem, z najwyższym, że chyba przeczuwał, że ma inną drogę. Ja myślę, że nie robił kariery. Mm-hmm. Ja tak nigdy księdza nie odbierałam. Właśnie, że to, że wtedy na taką tą, powiedziałabym, zaczepkę, takie sympatyczne to było, tak, żeby ksiądz nie został biskupem, a w nim było taka bez, naprawdę taka prostota ogromna i takie, że nie, ja mam inne. Układ, że jemu nie zależało, dlatego mówił to, co myślał. Ja bym tutaj jeszcze chciała tak wspomnieć, bo jestem wdzięczna też bardzo księdzu biskupowi Tadeuszowi Pikusowi za to, że chyba otoczył naprawdę troską księdza Piotra, bo nawet do mnie kiedyś zadzwonił i mówi, siostro Leonardo, czas zaprosić księdza Piotra do was. Proszę zadzwonić, zaprosić. Trzeba go wyrwać z domu. Nie może być tak długo, musi być czynny. Także liczę na ciebie, że zaprosisz go do was. I ja wtedy zadzwoniłam i ksiądz odpowiedział od razu, że tak. I to, co tak bardzo jeszcze ceniłam w księdzu Piotrze, zawsze oddzwonił. Kiedy zadzwoniłam, albo się nagrałam, albo nie, ale wiedział, kto dzwonił, prawda, numer, zawsze oddzwaniał. Także to było też takie piękne i tego się muszę nauczyć jeszcze. Mieć czas na drugiego człowieka. Tak. Zachęcamy każdego z was, żebyście mieli czas dla siebie. Myślę, to takie przesłanie, jedno z wielu przesłań, które zostawił nam ksiądz Piotr. Czy ksiądz Piotr jest święty? Ja myślę, że na pewno. A czy był na ziemi święty? Tak, na miarę taką na pewno dorósł do świętości. I mnie się wydaje, że to cierpienie, no cierpienie zawsze oczyszcza, prawda? Oczyszcza, tak jakby w ogniu oczyszczało. Także cierpienie. I jeszcze no, dla mnie ciągle takim ogromnym bólem było to, że były te ograniczenia, kiedy odszedł, tak? Taki kapłan i odszedł w takim momencie. To też... tak. No to jego odejście można porównać do tego, co on mówił w niejednym wywiadzie, że jest jak żołnierz Pana Jezusa, czyli musi zdać karabin, broń, wszystko i
odmaszerować, odmaszerował może w takiej ciszy, ale to, co się robi wokół Jego osoby, można powiedzieć, że przerasta może wiele osób, wiele pozycji książkowych się pojawia też, ale to, co siostra powiedziała, dla mnie jest też bardzo ważne, śledzącego Jego życiorys też trochę, że właśnie to cierpienie, to dochodzenie do Jezusa było takim cierpieniem ogniem oczyszczającym, bo na pewno był grzesznikiem, nie? Tak jak każdy z nas, ale każdy z nas ma szansę na świętość, tak jak i on, no, nigdy nie jest za późno, tak? Nigdy. Jego hasło od Ignacego, nie? Dopóki, dopóki walczysz. Tak. O co siostra walczy? Też o świętość. Wam też życzymy, żebyście walczyli o świętość. Pamiętajcie, ksiądz Piotr był przystojny. To siostra Leonarda powiedziała. Tak. Ale najważniejsze, że jest piękny przed Bogiem i taką mamy nadzieję spotkać się z Nim i z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże. Ze słów, które nam zostawił ksiądz Piotr, zdbaj o dziś. Posłuchajmy, co nam Pan Bóg daje i On w rocznicę Jego śmierci. Niech w naszym życiu zazieleni się od łaski Bożej. Nawet jeżeli do tej pory był ugór w Twoim życiu, pozwól, aby Bóg przeorał Twoje serce. Tak jak przeorał serce wielu z nas, także i moje, po Jego śmierci, posługując się takim niepozornym narzędziem, jakim On sam jest. Coś, czego chyba każdy z nas doświadcza. Doświadczamy upadku, ale doświadczamy też łaski Bożej. Ksiądz Piotr często mówił o Bożym miłosierdziu. Sam chwycił się Bożego miłosierdzia, sam chwycił się koronki do Bożego miłosierdzia, aby po prostu przykuć się na nowo do Jezusa Chrystusa. Przykuł się także w sposób widzialny, poprzez cierpienie, poprzez niemożność, poprzez zależność od drugiej osoby. Także tych, którzy mu pomagali na ostatnim etapie jego życia. Nie zatrzymuj się nad tym, co złe. Być może nie zatrzymuj się nad grzechem księdza Piotra, ale zatrzymuj się nad tym, co zielone. A zielone to kolor nadziei. Na swojej świętości, czyli na obecności z Bogiem. Ruszaj z Bogiem. Prowadź do Chrystusa innych, tak jak on, ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Bo w tym wszystkim chodzi o Chrystusa. A jeśli chodzi o Chrystusa, chodzi także o Ciebie, o Twoje zbawienie. Do zobaczenia w niebie, nie tylko z księdzem Piotrem, ale także i z Tobą. Trzymaj się Jezusa, na pewno zwyciężysz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.